Ja to sobie podzieliłem na takie cztery części, całą tę prezentację tego tematu. Więc pierwsza część historyczna, żeby było wiadomo w ogóle skąd się to wzięło. I wiecie, albo nie wiecie, ja jestem historykiem, tą reformacją się trochę zajmowałem, więc mógłbym temu poświęcić tyle czasu, ile tylko by trzeba było. Ale wiadomo, że nie jesteśmy tu tylko w tym celu. Więc pierwsza część to będzie trochę takiego historycznego wprowadzenia, a później chcę pokazać protestantyzm jakby na takie trzy sposoby, to znaczy jako inny rodzaj życia chrześcijańskiego, jako inny rodzaj wiary i inny rodzaj kościoła. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Więc zacznę od tego, że wbrew temu, co funkcjonuje gdzieś w takich trochę wojowniczych kręgach katolickich, dla których reformacja i Luter to jest antychryst i diabeł i wszystko co najgorsze, no to nie jest tak, że reformacja to jest bunt i próba zniszczenia kościoła, rozerwania jedności kościoła i tak dalej. To jest rozpaczliwa próba ratowania jedności kościoła, czy w ogóle kościoła jako takiego. Dlatego, że ci publicyści katolicy, którzy tak wojująco z tą reformacją ciągle się ścierają, dziwne, bo to mieliśmy w końcu 500-lecie 3 lata temu, więc już można by się pogodzić z faktem, że to istnieje coś takiego od 5000 lat, 1/4 całego chrześcijaństwa. Więc dobrze byłoby uświadomić sobie ten prosty fakt, że reformacja się pojawiła nie dlatego, że Kościół sobie świetnie radził, tylko dlatego, że Kościół sobie radził beznadziejnie i wręcz zaryzykowałbym taką tezę, że reformacja była czymś, co uratowało w ogóle Kościół katolicki przed całkowitą degradacją i przed całkowitym rozkładem. I możemy to sobie udowodnić bez większego problemu. I kiedy ci wszyscy krytycy reformacji, którzy stawiają i reformacji, i Lutrowi ten zarzut dotyczący właśnie rozbijania kościoła, nie chcą pamiętać o tych okolicznościach, w jakich Luter wystąpił. Nawiasem mówiąc, a propos okoliczności, to zwykle skupiamy się na tym, że podkreślamy moralny upadek kościoła, ale to jest tylko część odpowiedzi na ten problem, bo faktycznie stan moralny kościoła był fatalny w początkach XVI wieku, ale tu nie chodziło głównie o to. To znaczy cała reformacja nie dotyczyła tylko jakby walki z zepsuciem moralnym, z tym, że Kościół zajmuje się polityką, czy bogaceniem, czy innymi rzeczami. Tutaj chodziło o prawdę przede wszystkim. Chodziło o to, żeby pokazać, co jest w istocie prawdą chrześcijaństwa, co jest w istocie prawdą o Chrystusie. Natomiast jeśli chodzi o tę prawdę, to Kościół na nią stracił monopol wraz z wynalazkiem druku. Czyli jeszcze zanim Luter się pojawił, w zasadzie zanim Luter się urodził, to już Kościół zaczął mieć problem polegający na tym, że kiedy niejaki Johann Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę drukarską w latach 50. XV wieku i zaczęto te książki drukować, to jednocześnie Kościół stracił monopol na propagowanie czy przedstawianie pewnej wiedzy. Bo do tej pory, jak wiecie, że książki funkcjonowały na zasadzie manuskryptów, które przepisywano w tak zwanych skryptoriach kościelnych. Czyli Kościół miał pełną kontrolę nad tym, co się ukaże, jeśli tak można powiedzieć, czyli co się przepisze, bo trudno powiedzieć, że co się wyda, bo się to odbywało pod całkowitą kontrolą Kościoła. Natomiast wynalazek druku złamał ten monopol bezpowrotnie. I od tej pory zaczęły powstawać dziesiątki wręcz oficyn wydawniczych w całej Europie, w których drukowano o dziwo w zdecydowanej większości pisma religijne. Takie mieliśmy czasy w XVI wieku, na początku XVI wieku, na przełomie XV i XVI, że to ludzi interesowało. Dzisiaj mamy inne czasy, żyjemy w kompletnie innej epoce, ale wtedy to ludzi interesowało. I dlatego zdecydowana większość książek ukazywała się właśnie z tego zakresu tematyki, czyli religii. Więc Biblia pojawiła się też, sama Biblia się pojawiła w ogóle, jako dostępna do czytania dla każdego, oczywiście każdego, kto umiał czytać, ale z drugiej strony z tym nie było aż tak źle. Można powiedzieć, że gdzieś do 10% mieszkańców Europy umiało czytać. Jak ktoś nie umiał czytać, to ktoś mu przeczytał. Dzisiaj też
skoro wszyscy umieją czytać, to wcale nie znaczy, że wszyscy czytają, prawda? Akurat w Polsce czytelnictwo wygląda jak wygląda, więc to nie jest problem, że ktoś umie czy nie umie czytać. Dla przykładu, jak wygląda ta sytuacja właśnie z propagowaniem tych treści dotyczących Biblii. Między rokiem 1466 a 1520 ukazały się 22 niemieckie przekłady całej Biblii albo Nowego Testamentu. Jeszcze zanim Luther przetłumaczył Biblię na niemiecki, ukazały się 22 niemieckie przekłady. Już w 1471 roku wydrukowano pierwsze włoskie tłumaczenie Pisma Świętego, 6 lat później pierwsze niderlandzkie tłumaczenie. W 1487 roku ukazuje się Biblia po francusku. Co prawda są to wszystko przekłady z Wulgaty, czyli z języka łacińskiego, czyli jakby takie przekłady przekładów, ale jest to już krok w tym kierunku, że Biblia pojawiła się w językach narodowych. Jakie to ma znaczenie, że nie po łacinie? Ano takie, że jeśli ktoś umiał czytać, to mógł przeczytać ten tekst w swoim własnym języku. Natomiast do tej pory, jeśli ktoś umiał czytać, to mógł przeczytać to po łacinie, czyli niczego nie rozumiejąc. To tak jakbyśmy dzisiaj czytali książki po francusku. Jeśli ktoś tu zna francuski, to by sobie poradził. Ale ci wszyscy pozostali. Co z tego, że mają w ręku książkę? I tak samo z tą Biblią łacińską, która była do tej pory powszechnie używanym i w zasadzie jedynym dostępnym, też ze względów formalnych, bo jedynym dopuszczonym przez Kościół przekładem Biblii, kiedy łacinę znają przede wszystkim duchowni. Więc to też jest bardzo ważny czynnik polegający na tym, że tę Biblię przybliżono w językach narodowych, bo ludzie umiejący czytać znali swój język w sposób oczywisty, z powodów oczywistych, więc mogli ją przeczytać. Więc Biblia stała się orężem walki o prawdę, ale jakby instrukcji dotyczącej użycia Biblii dostarczyli humaniści. Tu mamy znowu taki ciekawy przyczynek do tej sytuacji, bo jedną ze składowych renesansu nowej epoki, która się pojawia w Europie gdzieś tam w XIV wieku i później się rozwija bujnie przez XV i szczególnie rozkwitu doznaje w XVI wieku, to właśnie humaniści są jednym z tych części składowych tegoż renesansu. I sam humanizm też się stał taką reakcją na monopol Kościoła w sferze poznania człowieka i dociekania o tym, jakie są życiowe potrzeby człowieka. Humanizm jest dla nas o tyle ważny i ciekawy w kontekście tego, co się wydarzy za chwilę. Bo w przeciwieństwie do tej filozofii, która towarzyszyła całemu średniowieczu, gdzie patrzono na życie człowieka w kontekście wspólnotowym, czyli jakby człowiek średniowiecza popatrzył na was z mojego punktu widzenia, no to by widział jakąś zbiorowość. Iluś ludzi, którzy stanowią grupę i to jest wszystko, co go interesuje, że to jest grupa. Natomiast człowiek humanista, jakby popatrzył na tą grupę, na was, no to by widział kilkanaście poszczególnych osób, z których każda z nich ma ten swój pomysł na życie, ma swoją historię życiową, ma swoje potrzeby, dążenia i tak dalej. Dla człowieka z średniowiecza wszyscy wy stanowicie jedną grupę, która ma jedno wspólne dążenie. Dla człowieka humanisty, tego odrodzeniowego, każdy z was ma swoją drogę życiową, swoje potrzeby, swoje poszukiwania i tak dalej. Więc humanizm pokazał człowieka od strony jednostkowej, takiej spersonalizowanej. I to bardzo dobrze się wpisało w to, czym była reformacja i czym stał się protestantyzm, bo protestantyzm zaproponował człowiekowi właśnie to indywidualne podejście do życia. Czyli inaczej mówiąc, średniowiecze mówiło, wy tutaj jesteście zbawieni wszyscy, dlatego że jesteście częścią zbiorowości Kościoła. A reformacja mówi, każdy z was potrzebuje pojednania z Bogiem, bo każdy z was musi się nawrócić do Boga, musi się do Niego zbliżyć i doznać przebłagania grzechów i tak dalej. Każdy osobiście. W średniowieczu mówiono, wszyscy, cała społeczność, jesteśmy Kościołem i jako Kościół jesteśmy zbawieni, jako Kościół. A dla reformacji każdy z nas liczy się jako osoba, jako persona charakterystyczna, specyficzna i tak dalej. Więc
Jeszcze jedna rzecz, którą warto wspomnieć. Tych elementów jest strasznie dużo. W ogóle reformacja jest niezwykle ciekawym zjawiskiem, bardzo złożonym, ale w tym pozytywnym znaczeniu, że Bóg to ułożył w taki sposób, że z tak wielu elementów stworzył jedną układankę, że to jest niesamowite, jakie to jest bogate wewnętrznie zjawisko. Dlatego znowu się odwołam do tych wojujących publicystów katolickich, którzy widzą w tym ucieleśnienie jakiegoś zła w jakimś lutrze i w zasadzie dla nich to się sprowadza do lutra, cała reformacja, że nie potrafią zrozumieć w ogóle jakiegoś Bożego zamysłu, który się za tym kryje. Ale to jest zrozumiałe jakby, kiedy wejdziemy w ich buty, bo dla nich to jest rzeczywiście tragedia, że Kościół przestał być niepodzielną jedną całością i nagle stał się jakimś zjawiskiem podzielonym na katolicki i protestancki. Poszedłem w taką dygresję, to już ją skończę może, bo przy okazji warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. W 1517 roku, czyli powiedzmy 30 października umownie, czyli dzień przed, umownie, bo to tak się przyjęło, że reformacja się zaczyna 31 października. Czyli umownie 30 października 1517 roku nie mamy sytuacji polegającej na tym, że jest jeden święty, powszechny, apostolski kościół katolicki na świecie i nic więcej. Tylko mamy sytuację, że już istnieje tych kościołów całkiem sporo na świecie. Więc to, że przyszedł Luter, a później po nim inni ludzie, to tylko dołożyło następne elementy do tego zjawiska. A nie jest tak, że jest jeden kościół, który istniał od samego początku i nic więcej poza tym. Bo Kościół w swojej naturze miał to, że rozwija się w różnych nurtach. Od samego początku, od samego zarania. Ten Kościół się różni od siebie w różnych miejscach. Mamy jakiś Kościół, który się rozwija w Palestynie, jakiś Kościół, który się rozwija w Syrii, Kościół w Italii, Kościół w Galii, Kościół w Egipcie. Te kościoły się od siebie trochę różnią, pewnymi swoimi lokalnymi cechami. Później się od siebie różnią też w tym sensie, że organizacyjnie idą swoją drogą. Mamy kilka różnych takich podziałów w łonie chrześcijaństwa w poszczególnych okresach, więc reformacja jest kolejnym, a nie pierwszym. No ale żeby to wiedzieć, no to trzeba trochę znać historię chrześcijaństwa, a tego ludzie nie znają, więc biorą za dobrą monetę tego rodzaju stwierdzenia. I teraz wracamy do tego głównego nurtu. Jeszcze na jedną rzecz chcę tylko zwrócić uwagę i skończymy już ten wątek historyczny. Otóż odrodzenie jeszcze, cała ta epoka renesansu charakteryzuje się również tym, że to jest taka epoka pewnego nawrotu do czasów antyku, czyli zainteresowania znowu starożytnością. I jednym z przejawów tego zainteresowania jest zwrócenie się do języków starożytnych, czyli łaciny w pewnym sensie mniejszym stopniu, bo ta łacina w użyciu była, chociaż łacina średniowieczna to nie jest do końca łacina rzymska, ale też zainteresowano się w ogóle językami biblijnymi, czyli tymi, w których ta Biblia została spisana, czyli zaczęto interesować się też greką i hebrajskim. Humaniści po prostu zaczęli się tym interesować, bo chcieli sobie zobaczyć, poczytać w oryginale pewne pisma, nie tylko samą Biblię, ale też pewne pisma dotyczące kultury antycznej. Więc wraz z zainteresowaniem językami tymi biblijnymi w naturalny sposób pojawiło się zainteresowanie samym czytaniem Biblii w językach oryginalnych, czyli zaczęto szukać manuskryptów, czyli tych pierwszych tekstów, możliwie pierwszych dla tamtych ludzi, które mogli czytać i poznawać w języku hebrajskim w odniesieniu do Starego i greckim w odniesieniu do Nowego Testamentu. Więc zaczęto poznawać te języki, więc zaczęto je studiować i zaczęto porównywać to z Biblią, która była w powszechnym użyciu od kilkuset lat co najmniej, no, od tysiąca lat w zasadzie prawie, czyli z Wulgatą, łacińskim przekładem Biblii, którego dokonał Hieronim ze Strydonu. I ci humaniści interesujący się językami starożytnymi zaczęli dostrzegać, że ta Biblia używana, ta oficjalna Biblia Kościoła, czyli Wulgata, no ma różne błędy, pewne przeinaczenia, złe tłumaczenia, które czasem wypaczają pewne stwierdzenia Biblii. I ich celem było oczyszczenie Biblii z tych właśnie naleciałości, które psuły przekaz. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że
w ogóle zaczęto poddawać krytyce Urząd Nauczycielski Kościoła. To znaczy uważano, że jakby Kościół nie ma prawa narzucić nam jakby autorytatywnie tego, że Biblię należy rozumieć tak i koniec i nikt nie ma prawa tego studiować samodzielnie i dochodzić do swoich wniosków, bo humanizm był takim też przejawem pewnego buntu wobec monopolu Kościoła. Humanizm jest częściowo w tym czasie odrodzenia XVI-wiecznego jest częściowo niechrześcijański, a w większości jest chrześcijańskim humanizmem, ale jednak humanizmem, który rodzi się w pewnym zdystansowaniu do Kościoła oficjalnego. Więc dla humanistów autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła nie był sprawą bezdyskusyjną i dla nich ważniejsze było to, co jest efektem ich studiów filologicznych, czyli studiów nad językami i studiów wynikających z poznawania tego pierwotnego brzmienia tekstów biblijnych, niż to, co Kościół mówi, co należy na ten temat sądzić. I w takiej atmosferze właśnie pojawia się Luter. Więc to wszystko, jak zbierzemy do kupy, to mamy sytuację, w której wyskakuje Luter w tym 1517 roku, niepozorny mnich z Wittenbergi. I tu znowu dygresja. Znowu się odwołam do tych krytyków protestantyzmu z kręgów katolickich, bo oni biją w tego Lutra jak w bęben, myśląc, że Luter dla protestantów jest kimś w rodzaju superpapieża, albo po prostu papieża protestanckiego. Czyli jak stwierdzimy, że Luter jest B, to wszystko się rozsypie, bo nikt tego Lutra nie jest w stanie zastąpić. Natomiast no nic bardziej mylnego, bo w reformacji nie ma jednego Lutra. Reformacja to nie jest sytuacja... Reformacja równa się Luter. Luter jest kimś, kto coś zapoczątkowuje, ale Luter dosyć szybko zaczyna schodzić na dalszy plan, bo reformacja rozwija się burzliwie w różnych kierunkach, w różnych miejscach. Luter w zasadzie jest postacią wiodącą dla Niemiec i to też nie przez cały czas, to znaczy niezbyt długo. Oprócz Lutra w łonie całej reformacji europejskiej mamy Zwinglego, Melanchtona, Kalwina, Bucera, Cranmera, jeszcze długo można wymieniać następnych reformatorów. Każdy z nich odgrywa swoją rolę w tym miejscu, w którym Bóg go postawił. Skąd się to bierze, to o tym zaraz powiemy. I dlatego nie ma żadnego problemu jakby z punktu widzenia protestanta, że ktoś tam zarzuci, a Luter to sprośne dowcipy opowiadał. A Luter to był antysemitą, a Luter to, a Luter to tamto. No bo trudno. Taki był, jaki był. Bóg się często posługuje ludźmi niedoskonałymi, więc się tutaj też posłużył człowiekiem, który nie jest nieskazitelny. Ma swoje niezaprzeczalne zasługi i ma swoje wady, tak jak to często bywa. Więc nie traktujemy Lutra jako nieomylnego we wszystkim, nie traktujemy Lutra jako jakiegoś najświętszego ze świętych. Jest zwykłym człowiekiem, którego Bóg użył, odegrał poważną rolę, ale bez Lutra reformacja by się odbyła. Bez większego ryzyka zaryzykuje takie stwierdzenie. Gdyby nie Luter, to Bóg znalazłby kogoś innego i postawiłby go na tym miejscu. Więc spokojnie byśmy się bez Lutra mogli obejść, więc spokojnie ci wszyscy publicyści mogą się Lutrem dowoli zajmować, nic tam od tego nie ubędzie. Więc nie ma co tego Lutra tak za wszelką cenę bronić. Ja nie chcę pomniejszać jego roli, żebym był dobrze zrozumiany, ale też nie chcę, żeby to przedstawić właśnie w takiej sytuacji. Reformacja równa się Luter. Przy okazji tego Lutra, jeśli mówimy, a Luter był antysemitą, no to musimy też brać pod uwagę jedną bardzo ważną rzecz, która jest w kontekście poznawania i rozumienia historii rzeczą absolutnie fundamentalną. Na ludzi biorących udział w wydarzeniach historycznych musimy patrzeć w kontekście ich czasów, a nie w kontekście naszych czasów. Czyli patrzymy na to, czy Luter coś powiedział niestosownego dla swoich czasów, czy powiedział coś niestosownego dla naszych czasów. To są dwie różne rzeczy, dwa różne zjawiska. I możemy się dzisiaj gorszyć czy szokować jakimś językiem, którego używa Luter, czy jakakolwiek inna postać historyczna, którą byśmy się gdzieś tam z jakiegoś powodu zajmowali, ale tę postać musimy zawsze poznawać w kontekście jej czasów, a nie w kontekście naszych czasów. I to jest podstawowy błąd, który ludzie popełniają jakby próbując poznawać historię, bo myślą, że w XVI wieku wszyscy myśleli tak samo, jak my myślimy dzisiaj. No nie,
Myślano zupełnie inaczej. Co innego było dopuszczalne, co innego było niedopuszczalne. Więc ten świat wyglądał kompletnie w inny sposób. I teraz jedną rzecz na koniec tej części historycznej jeszcze chcę powiedzieć. To tak w nawiązaniu do tego, od czego zaczęliśmy, że reformacja nie była buntem i próbą zniszczenia Kościoła. Otóż ci wszyscy reformatorzy, których wymieniłem, nie mieli w planach zakładania nowego Kościoła. To trzeba bardzo jasno powiedzieć. Ich celem nie było założenie nowych kościołów. Ich celem było reformowanie Kościoła, który zastali. A że Kościół nie chciał się reformować i nie miał zamiaru się reformować przez długie lata, to jakby nie mieli innego wyjścia, na dodatek, że zostali z tego kościoła wyrzuceni w większości przypadków. Luter został ekskomunikowany, więc Lutra wyrzucono z kościoła. To nie Luter dokonał rozłamu w kościele, tylko Lutra z kościoła wywalono, więc cóż. Poszli swoją drogą, bo innej drogi im nie pozostawiono. To tak kończąc ten wątek historyczny. I teraz przechodząc do drugiej części, chciałbym się skupić na tych właśnie trzech elementach, takich trzech innościach protestantyzmu. Czyli innego rodzaju życie chrześcijańskie, innego rodzaju wiara, innego rodzaju Kościół. Najpierw, na czym polega ten inny rodzaj życia chrześcijańskiego? I tutaj akurat jeszcze trzeba jedną kwestię, jedno założenie przedstawić. Protestantyzm jest ruchem zarówno jednorodnym, jak i zróżnicowanym. Jest jednorodnym w tym, co o czym powiem za chwilę, w punkcie drugim, ale jest dosyć mocno zróżnicowany w tym, co powiem teraz. Bo teraz chcę mówić o nowym życiu nowego człowieka. Czyli czymś, co jest bardzo ważne dla tego nurtu protestantyzmu, który nazywamy ewangelikalizmem. Albo protestantyzmem ewangelicznym, albo ewangelicznym chrześcijaństwem, jakkolwiek. Niekoniecznie jest to punkt, który mocno jest podkreślany w innych nurtach protestantyzmu, ale też nie znaczy, że nie jest. O co chodzi z tym nowym życiem? Ta idea pojawia się w Ewangelii Jana, można powiedzieć, w słowach Jezusa po prostu ona się pojawia. Kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem i mówi, nie możesz wejść do Królestwa Bożego, jeśli się na nowo nie narodzisz. Nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo, jeśli się nie narodzi z wody i z ducha i tak dalej. To się powtarza kilka razy. Później tę historię opisał, tę ideę szeroko opisał apostoł Paweł, który do Galacjan, w liście do Galacjan w 6 rozdziale, 15 wersecie napisał: albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Nowe stworzenie to jest kluczowa kwestia. To gdzieś Kościół zgubił z pola widzenia tę ideę. Już nie będziemy się teraz zajmowali, dlaczego to zgubił, ale zgubił, niewątpliwie. Przestano na to zwracać uwagę, na kwestię nowego stworzenia, nowego narodzenia, nowego życia. Natomiast ja chciałbym się tutaj nad tym trochę zatrzymać i dwa ostatnie słowa tego wersetu z Galacjan 6:15 to po grecku kainektizis. Pierwsze z nich jest odmianą słowa kainos, co znaczy nowy, wcześniej nieistniejący i nieco inaczej o tym samym Paweł napisał w liście do Rzymian w 12 rozdziale. Kiedy pisze tak: a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I tutaj dosłownie ta fraza przemieńcie się brzmi: dajcie się przekształcać. Tak byśmy to z greckiego języka mogli dosłownie przetłumaczyć. Metamorfuste, dajcie się przekształcać. To metamorfuste jest słowem, od którego pochodzi słowo metamorfoza, którego używamy też w języku polskim, co oznacza takie właśnie poddanie się przemianie, doświadczenie metamorfozy. Właśnie Paweł mówi: doświadczcie metamorfozy w swoim życiu, takiej całkowitej przemiany, żebyście się stali się kimś zupełnie innym. I to jest właśnie to, co jest sednem chrześcijaństwa tak naprawdę,
bo owszem, możemy się skupiać na bardzo ważnych prawach wiary, prawdach wiary, które dotyczą zbawienia, które mówią o tym, że trzeba się nawrócić, trzeba wyznać swoje grzechy, pokutować z nich, trzeba przyjąć przez wiarę zbawienie w Chrystusa i tak dalej. To jest wszystko absolutnie podstawowe i fundamentalne. Ale jeśli się na tym poziomie zatrzymamy, no to jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś tam rozpoczęli i bardzo szybko zakończyli swoją drogę z Bogiem. Bo sednem jest tak, jak powiedziałem, jak powiedział Jezus i jak powiedział Paweł, to poddanie się przemianie, poddanie się odnowieniu. Harold Rowling, baptystyczny teolog o nowym narodzeniu, pisze tak. Jest Bożym działaniem, w czasie którego wierzącego w Jezusa Chrystusa obdarza On duchowym życiem. Jest to boska strona tej zmiany serca. Natomiast ze strony ludzkiej nazywamy ją nawróceniem. Jako taka dokonuje się ona równocześnie z innymi aspektami tego religijnego doświadczenia, jak usprawiedliwienie, odkupienie, adopcja i uświęcenie. Więc generalnie protestantyzm wniósł przyniósł w XVI wieku, że zaczął podkreślać kwestię zbawienia z wiary i przez łaskę, a nie z uczynków. Natomiast później ten późniejszy protestantyzm w swoich dalszych fazach rozwoju, począwszy od purytanizmu, dodał do tego jeszcze właśnie tę kwestię duchowego odrodzenia. Czyli człowiek się nawraca do Boga, bo wie, że jest zgubionym grzesznikiem i jest stracony ze względu na swoje życie. Ale jednocześnie człowiek poza tą deklaracją zwrócenia się do Boga nic ze swoim życiem więcej nie potrafi zrobić. Dlatego, że nie jest w stanie zmienić sam siebie. I dlatego potrzebuje człowiek odrodzenia, czyli czegoś, co Bóg może dokonać w nim. I to jest właśnie to, o czym mówimy. To jest właśnie to nowe narodzenie. Martin Lloyd-Jones, angielski kaznodzieja, dwudziestowieczny, pisze o tym nowym narodzeniu tak, że to jest wszczepienie nowego życia w duszę. Jest to akt Boga, przez który reguła nowego życia, gdy zostaje wszczepiona w człowieka, to przez sprawowanie kontroli nad skłonnościami duszy czyni ją świętą. I to jest niesamowite, co się dokonuje w życiu człowieka za sprawą Boga, że otrzymujemy nową naturę, że stajemy się kimś innym, stajemy się kimś nowym, kimś takim, jakim nigdy nie byliśmy, do tego stopnia, że ludzie znający tego chrześcijanina, który się nawrócił i narodził na nowo, nie są w stanie go poznać, dlatego że w nim dokonała się taka potężna przemiana. Z góry, z nieba. Nie dlatego, że on na zasadzie samodoskonalenia wziął się w garść i zaczął pracować nad sobą, nad swoim charakterem i tak dalej. Niestety często nasze złe rozumienie chrześcijaństwa idzie właśnie w tą stronę, że musimy się wziąć w garść, zabrać za siebie i naprawić swoje życie, ile się da. A to ma przyjść z góry. I Bóg chce, żeby przyszło z góry, bo Bóg wie, że nie jesteśmy w stanie się naprawić. Bo gdybyśmy byli się w stanie naprawić, to nie potrzebowalibyśmy zbawienia, bo byśmy się zbawili sami. Ale w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie, to potrzebujemy, żeby to się dokonało z góry. I jak powiedział Jezus o tym wejściu do Królestwa Bożego za sprawą Nowego Narodzenia, dowiadujemy się też z innych miejsc Nowego Testamentu, że w ten sposób i w żaden inny sposób stajemy się częścią Bożej rodziny. Czyli nie można stać się częścią Bożej rodziny, jak tylko przez Nowe Narodzenie, jak tylko przez to, że Bóg dokona w nas tego odrodzenia. I tylko w ten sposób możemy wejść do Królestwa Bożego, czyli znaleźć się pod Bożym panowaniem. No bo inaczej to byłaby sytuacja, że po prostu można by to obrazowo przedstawić tak, że człowiek w łachmanach założył na siebie czyste ubranie i poszedł dalej, ale to jest ten sam człowiek. Tylko zewnętrznie wygląda trochę inaczej, ale w środku jest taki sam. Nic się z nim nie zmieniło. I tak samo jeśli chodzi o kwestię zbawienia, to wygląda to tak, że Bóg nas uratował od potępienia, bo zbawił nas z naszych grzechów, ale samo to jeszcze nie dokonuje w nas żadnej zmiany w nas samych. Zmienił się nasz status w oczach Bożych, ale my sami się nie zmieniliśmy. To się musi dokonać dopiero przez Nowe Narodzenie.
tym w pragnieniu, żeby On w nas dokonał tej zmiany. I to jest ten inny rodzaj życia chrześcijańskiego, który protestantyzm powinien bardzo mocno podkreślać, czyli nowe życie nowego człowieka. Nowy człowiek. To jest ta niesamowita idea, która w tych różnych miejscach Nowego Testamentu się pojawia i w słowach Jezusa, i tak jak powiedziałem, w listach Pawła. I możemy tutaj cytować wiele miejsc na ten temat. Ale teraz przejdźmy do drugiej kwestii z tych trzech. To jest inny rodzaj wiary. I tu wracamy do tych fundamentów protestanckich, co do których protestanci są praktycznie zgodni. I takich można by wymienić 5 punktów. To są tak zwane sola protestanckie, czy sola reformacyjne. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus i soli Deo gloria. Te 3 pierwsze są najbardziej znane, ale są jeszcze te 2 dalsze. Na czym to polega? Sola scriptura, czyli po łacinie tylko pismo, to jest idea mówiąca, że Biblia jest jedynym źródłem poznania dla prawd wiary. Jedynym źródłem poznania dla prawd wiary. Czyli nie ma żadnego innego źródła, przez które byśmy poznali prawdy wiary z Bożego nadania. I konsekwencją uznania tego, że tylko Biblia, jest uznanie faktu, że wszystkie doktryny kościelne oraz inne normy regulujące życie Kościoła muszą zostać poddane osądowi Pisma Świętego. Czyli wszystko, co Kościół głosi, musi zostać poddane osądowi tego, czy Biblia to głosi. Bo to, że Kościół sobie coś głosi, to może sobie to głosić. I to jest jego sprawa. Ale dla nas istotne jest to, czy Biblia to popiera, czy Biblia to potwierdza. Jeśli tak, to jest w porządku, bo to znaczy, że to pochodzi z Bożego objawienia. Jeśli nie, to znaczy, że to jest ludzka nauka, którą sobie ktoś wymyślił. Oczywiście można powiedzieć, że są rzeczy, które są bez znaczenia i nie musimy się zastanawiać, czy Biblia mówi o tym, że nabożeństwo jest rano czy wieczorem, bo to byłoby absurdalnie, gdybyśmy się spierali i szukali w Biblii, gdzie... Oczywiście możemy znaleźć... Jakby się ktoś uparł, że uczniowie się spotykali o świcie. I wtedy byśmy zrobili z tego kanon, że nabożeństwo musi się zaczynać o świcie. Czyli inaczej zimą, inaczej latem. No ale wiecie, nie o to chodzi. Mówię o tych kwestiach poważnych. Tych kwestiach ważnych, kwestiach wiary. Druga zasada, czyli sola gratia, czyli tylko przez łaskę. Ona mówi, że człowiek może dostąpić zbawienia tylko i wyłącznie za sprawą działania Bożej łaski, a nie za sprawą ważnych starań. I to było ważne dla tamtych czasów reformacji, kiedy Kościół bardzo mocno podkreślał kwestię tych starań człowieka, który przez własne wysiłki może dojść do nieba, osiągnąć to. Na zasadzie albo kupowania sobie tych łask, dosłownie w sposób fizyczny, za pieniądze, kupowania sobie na przykład odpustu za swoje grzechy, czyli to tak jakbyśmy w dzisiejszych realiach powiedzieli, ktoś został w sądzie skazany na 10 lat więzienia za jakieś przestępstwo, ale zapłacił powiedzmy 15 milionów i dzięki temu wychodzi z więzienia od razu wolny, znaczy od razu z sądu już wychodzi wolny, nie idzie nawet do więzienia. No więc tak to wygląda w tej nauce o odpustach, ale nie tak to wygląda w Biblii. Nie tylko dlatego, że to jest niemoralne, ale też dlatego, że to jest bezskuteczne, bo nie da się zapłacić takiej ceny, która by równoważyła wszystkie nasze grzechy. I tutaj przy okazji, znowu dygresja, jeden z podstawowych błędów, który popełniamy, chcąc przedstawić Ewangelię osobie niewierzącej, polega na tym, że... O właśnie, to ja też bym się napił. Polega na tym, że chcemy komuś powiedzieć, że on jest winien potępienia, dlatego że ma na swoim koncie różne grzechy. I tłumaczymy pieczołowicie, że no, na pewno gdzieś tam skłamałeś, na pewno gdzieś tam źle o kimś pomyślałeś, na pewno gdzieś tam coś złego ci się zdarzyło w życiu i dlatego pójdziesz do piekła. Otóż nie. Nie dlatego idziesz do piekła, że źle o kimś pomyślałeś, skłamałeś, czy nawet ukradłeś, czy cokolwiek innego. Człowiek idzie do piekła w tym Bożym postanowieniu, dlatego że odwrócił się od Boga. To jest grzech, który nas sprowadza na drogę potępienia.
A efektem, skutkiem tego grzechu, odwrócenia się od Boga, są właśnie te wszystkie grzechy i niemoralności polegające na tym, że kłamiemy, kradniemy, oszukujemy, źle myślimy, pożądamy i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma sensu komuś tłumaczyć, że idziesz do piekła dlatego, że gdzieś tam w dzieciństwie się tam pogniewałeś na swoich rodziców, czy tam później kogoś obraziłeś, czy cokolwiek, bo to nie dlatego człowiek jest potępiony. Człowiek jest potępiony dlatego, że nie chciał Boga uznać jako Boga. Nie chciał Boga uznać jako Pana swojego życia. Nie chciał mu się podporządkować. I stąd ludzie się bronią, że przecież ja jestem dobry, ja nie jest, tam nic złego nie robię w swoim życiu. No i owszem, można powiedzieć faktycznie, może w kategoriach ludzkiej moralności twoje życie jest dosyć dobre. I to nawet nie chodzi o to, że Boża moralność jest wyższa niż ta. Tylko chodzi o to, że twoim podstawowym problemem jest to, że odwróciłeś się od Boga i nie uznajesz Go jako Pana swojego życia. I dopóki tego nie zrobisz, to możesz żyć najświętszym życiem, jakie jest tylko możliwe do wyobrażenia, a bez tego i tak nie osiągniesz zbawienia, bo nie uznałeś Boga jako Boga. Więc tylko przez łaskę człowiek może dostąpić zbawienia, bo tylko Boża łaska może sprawić, że to się w nas zmieni. To znaczy, że ta łaska pociągnie nas do Boga, a nie my sami w pewnym momencie na zasadzie jakiejś tam dogłębnej analizy swojego życia zaczniemy inaczej myśleć. Trzecia kwestia, sola fide, czyli tylko przez wiarę, mówi o tym, że grzeszny człowiek może zostać usprawiedliwiony przez Bogiem jedynie poprzez wiarę w zbawczą śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Czyli zbawieni jesteśmy nie dlatego, że mamy jakieś zasługi. A wiecie, przez wieki ludzie sobie wypracowali całkiem skuteczny system budowania zasług, polegający na tym, że na przykład ktoś zbudował kościół. Duży, okazały kościół, więc to się liczy, prawda? Więc za to się już należy jakaś nagroda. I przeróżne rzeczy ludzie wymyślali na przestrzeni wieków, żeby sobie załatwić to Boże usprawiedliwienie. Natomiast Biblia mówi tylko przez wiarę. Tylko przez wiarę w zbawczą śmierć Chrystusa. Nic innego nie może nas doprowadzić do zbawienia, jak to, że Chrystus umarł za nasze grzechy. I nie ma takiej rzeczy dobrej, którą człowiek mógłby zrobić, która by przeważyła to wszystko, to całe zło, które się dokonało w jego życiu przez to, że odwrócił się od Boga. Więc nie da się tego zrównoważyć. To tak jakby można powiedzieć, że nasz dług jest tak duży, że nie ma na świecie takich pieniędzy, które by ten dług zrównoważyły. Nawet jakbyśmy byli Billem Gatesem, Jeffem Bezosem i Warrenem Buffettem razem wziętym jako jeden człowiek, to i tak oni trzej nie mają takiego majątku i 10 następnych też nie ma takiego majątku, który byłby w stanie zrównoważyć winy pojedynczego człowieka. Sola fide, tylko przez wiarę jest człowiek usprawiedliwiony, bo Chrystus dokonał odkupienia za grzechy nasze. Solus Christus, czyli tylko Chrystus, czyli nie ma innego niż Chrystus pośrednika pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Nie ma innego orędownika, nie ma nikogo, kto by mógł się skutecznie wstawić za nami u Boga, bo jedyną osobą jest Chrystus. Więc nie ma sensu, i to się odnosi do tych praktyk religijnych średniowiecza czy właśnie czasów renesansu, reformacji, czyli żadne inne tam praktyki, pielgrzymki, datki, modlitwy świętych, Maria, ktokolwiek, żaden inny pośrednik nie jest w stanie wyjednać u Boga nam łaski zbawienia, bo to jest w stanie zrobić tylko Chrystus. Nawet nie dlatego, że Chrystus jest Bożym Synem i Bóg Go lubi i dlatego Go posłucha, tylko dlatego, że Chrystus złożył ofiarę z samego siebie i jakby tę cenę zapłacił za nas. Więc ma tę możliwość, żeby być orędownikiem, bo nasza sytuacja przed Bogiem wygląda tak. Bóg mówi, patrzę na twoje życie i widzę, że nadajesz się na potępienie, bo nie mam żadnego powodu, żeby cię zbawić, uratować. A na to przychodzi Chrystus i mówi, ale ja umarłem za jego grzechy, więc ta wina jest już odkupiona, ona jest już spłacona, ten dług jest już zapłacony. I to jest właśnie to solus Christus, to bycie orędownikiem przez Chrystusa, dlatego że on osobiście tę zapłatę złożył z samego siebie. Natomiast jakiś święty, ktokolwiek, Maria, inni, oni
tylko mają swoje życie, które jakoś tam może Bogu by się mogło podobać, ale nic nie mają do naszego życia. Nic dla nas nie zrobili oni sami, więc to się nijak nie przekłada na nasze życie. I ostatnia zasada, soli deo gloria, czyli tylko Bogu chwała, mówi o tym, że wszelka cześć i chwała należy się jedynie Bogu, nie jakiemukolwiek Jego stworzeniu. I to prowadziło w czasach reformacji do odrzucenia wszelkich przejawów kultu, czy maryjnego, czy kultu świętych, czy kultu relikwii. Bo nie warto, nie ma sensu i wręcz obraża to Boga, jeśli czcimy cokolwiek innego niż Jego samego. Bo tylko On należy, tylko Jemu należy się chwała, taka właśnie chwała, jaką Jemu powinniśmy oddawać. I to jest ten inny rodzaj wiary, czyli tych pięć punktów, co do których, oczywiście, żebyśmy się pewnie z jakimiś osobami z tych innych kościołów nieprotestanckich zgodzili, czy oni by się zgodzili, że to jest prawda, ale oficjalnie byłoby to problematyczne, że jakby tych pięć punktów formalnie nie jest uznawane dalej, tak jak nie było uznawane w czasach reformacji. I teraz trzecia kwestia, czyli inny rodzaj kościoła. To, co odróżnia protestantyzm od katolicyzmu, bo tu głównie mówimy o tej różnicy, bo chyba nie chodzi nam o to, o co chodzi protestantom w kontekście prawosławnych na przykład, czy w kontekście, nie wiem, kościoła jakobickiego, jakkolwiek. Czyli inny rodzaj kościoła. Zupełnie inna koncepcja kościoła. Jest taka idea, która co prawda nie została sformowana w czasach reformacji, tylko trochę później, ale dobrze pasuje do tego, co jest związane z reformacją. To jest takie zdanie zapisane po łacinie. Ecclesia reformata et semper reformanda est, czyli kościół reformowany i stale się reformujący. Czyli istotą kościoła jest to, że on jest reformowany i stale się reformuje. Czyli istotą Kościoła jest ciągłe poddawanie reformacji. W wersji rozszerzonej to stwierdzenie brzmiało Ecclesia reformata et semper reformanda secundum verbum Dei, czyli oznacza to, że to się dokonuje w oparciu o Słowo Boże. Ta reformacja, czy samoreformacja Kościoła dokonuje się w oparciu o Słowo Boże, a nie ludzkie dążenia. Czyli nie dlatego się Kościół reformuje, bo paru ludzi miało pomysł, że teraz coś zrobimy inaczej, tylko się reformuje dlatego, że Biblia nas wzywa do tego, żebyśmy zmienili to, co stoi w sprzeczności z tym, czego ona naucza. Więc ta cała idea wskazuje na fakt, że Kościół nigdy się nie może zatrzymać w potrzebie weryfikowania zarówno swojej wiary, jak i praktyki, dlatego że to, że załóżmy w roku 1995 wszystko grało, to nie znaczy, że w 2020 wszystko będzie nadal grało. I to, że Kościół w 1995 roku był ok, to w 2020 nie musi być ok i musi poddać się weryfikacji, czy dalej jest ok. Nie chodzi oczywiście znowu o to, żebyśmy do tego podeszli biurokratycznie, że nie wiem, Kościół co 3 lata czy co 5 poddaje weryfikacji wszystkie tam swoje postanowienia, tylko że cały czas jako Kościół jesteśmy zobligowani do tego, żeby w Biblii szukać odniesienia do tego, co robimy, czy to, co robimy, jest właściwe. Czy czegoś nie zgubiliśmy, albo czy gdzieś nie pobłądziliśmy, dopasowując się na przykład do wymogów współczesnej kultury. Bo punktem odniesienia dla Kościoła Bożego nie jest współczesna kultura, tylko Słowo Boże. I współczesna kultura ma swoje powody, dla których ma taki system wartości, a nie inny. I to nas do niczego nie zobowiązuje, chyba że chcemy się podobać współczesnej kulturze. Natomiast my mamy się podobać Bogu, czyli mamy żyć w oparciu o wskazania Jego słowa. A współczesna kultura żyje swoim życiem i żyje dla swoich celów. Więc to musimy mieć na uwadze. I teraz ten inny rodzaj kościoła konkretnie polega na tym, że jest takich kilka kwestii, które można tutaj wymienić. Po pierwsze, jest to kościół, czy powinien być to kościół wolny od państwa, to znaczy wolny od zależności od państwa. To jest taka idea, którą się ładnie nazywa sojusz ołtarza z tronem. I to się zaczęło w czasach Konstantyna Wielkiego po 313 roku, kiedy Konstantyn zaczął udzielać Kościołowi różnych przywilejów, ale w zamian za to oczekiwał od Kościoła też różnych rzeczy, które sprawią, że warto w ten Kościół inwestować, bo Kościół też państwu pomaga. I przez wieki utrzymywała się taka symbioza między Kościołem a państwem,
na którym Kościół zawsze wychodził źle. Dlaczego? Dlatego, że to było wbrew jego naturze. Kościół nie ma służyć państwu, Kościół ma służyć Bogu. Jeśli Kościół chce służyć państwu dlatego, że mu się to opłaca, bo za to będzie miał pewne profity, na przykład Kościół, na przykład państwo będzie tak formułowało prawo, które, że będzie ono korzystne dla Kościoła. Ale państwo nigdy nie robi tego bezinteresownie, zawsze chce coś w zamian. Więc Kościół musi się zastanowić, któremu Panu chce służyć, bo jak mówi Jezus, nie można dwom Panom służyć. Albo się jednego będzie szanowało, a drugiego miało w pogardzie, albo inaczej się nie da. Więc ten protestantyzm w późniejszej fazie doszedł do wniosku, że nie da się, niedobrze jest utrzymywać system kościoła państwowego. Czyli kościoła, który na przykład dostaje od państwa duże subwencje, duże pieniądze, ale w zamian za to jest zobowiązany do. I teraz zobaczcie, jaka to jest pułapka, na przykład patrząc na dzisiejsze czasy. Byśmy chcieli na przykład otrzymywać jakieś, powiedzmy, ja powiem jako rektor seminarium. Tak nie jest, że otrzymujemy od państwa pieniądze, ale powiedzmy, żeby tak było. Że państwo nam płaci, nie wiem, 2 miliony miesięcznie, załóżmy, takiej dotacji. I fajnie by było, ja bym miał wiele problemów z głowy, praktycznie wszystkie. Natomiast w pewnym momencie państwo mówi, no dobrze, ale skoro wy dostajecie te 2 miliony, wszystko jedno, nie by było rocznie, nie miesięcznie, też byłoby dużo. Dostajecie te 2 miliony rocznie, ale w zamian za to my chcemy wiedzieć, że to, czego tam nauczacie, nam się podoba i jest w zgodzie z naszymi zasadami. Bo jeśli nie, no to musicie nam oddać te pieniądze, albo jeśli chcecie je zachować, to musicie zrezygnować ze swoich zasad. I to jest właśnie ta sytuacja. Nie można zjeść ciastka i mieć go nadal, tylko wszystko ma swoje konsekwencje. I dlatego przyjęto w pewnym momencie na tej dalszej fazie rozwoju protestantyzmu, część kościołów uznała, że ten związek z państwem jest niedobry dla nich i należy pójść drogą takiego wolnego kościoła od państwa. Nie jest to najważniejsza kwestia, ale warto na to zwrócić uwagę. Druga kwestia jest taka, że to jest kościół, którego głową jest Chrystus. Inne kościoły też powiedzą, naszą głową jest Chrystus, ale tutaj można powiedzieć tak, że żaden człowiek, w związku z tym, że głową kościoła jest Chrystus, to żaden człowiek nie ma tutaj w tym kościele władzy wyjątkowej. Dlaczego? I tutaj się odwołam dla przykładu do pewnego stwierdzenia Kalwina. Kalwin tłumaczył tak. Jeśli Bóg jest absolutnym władcą świata, nie przystoi, aby jedynowładztwo robiło niejako konkurencję boskiej władzy. Skoro zaś natura ludzka jest grzeszna, trudno znaleźć człowieka, który by miał wszystkie cnoty potrzebne absolutnemu władcy. Logiczne, prawda? To nawet nie odwołując się do Biblii bezpośrednio, tylko jakby do takiego, przynajmniej po części, zdrowego rozsądku. Czyli można powiedzieć inaczej, innymi słowy, że no nie ma takiego człowieka, który byłby tak nadzwyczajny, że byłby w stanie jako jedna osoba w doskonały sposób kierować kościołem. Dlatego nie powinno być kościoła kierowanego jednoosobowo. Dla dobra samego kościoła i nawet dla dobra tej osoby, która miałaby nim kierować, bo to zawsze będzie złe dla obu stron. Więc Chrystus jest głową kościoła. Jego słuchamy jako głowy kościoła. Oczywiście Kościół musi mieć jakieś tam swoje władze wykonawcze, ale nie na zasadzie jednej najdoskonalszej, nieomylnej osoby, która wie wszystko i się w niczym absolutnie nie może pomylić, tylko wybieramy ludzi, którzy tę jakąś tam niewielką władzę mają podzieloną jeszcze między siebie i tak dalej. Z tego wynika kolejna kwestia, że Kościół jest zdecentralizowany, to znaczy nie jest jedną organizacją w znaczeniu ponadnarodowym, czy nawet nie jest jedną organizacją w znaczeniu narodowym, tylko jest zdecentralizowany, czyli sobie funkcjonuje na poziomie lokalnym gdzieś. I taka jest eklezjologia protestancka. W dużej mierze, nie wszystkie kościoły protestanckie według tego funkcjonują, ale większość z nich tak, że czy spora część może tak, że to jest taki system kongregacjonalny, polegający na tym, że każdy zbór, czyli lokalna wspólnota wierzących, jest kościołem jakby w pełni, spełnia wszystkie funkcje kościoła, czyli zarządza się sam, w tym ziemskim znaczeniu oczywiście, nie musi podlegać jakiejś władzy zwierzchniej, która podejmuje za niego decyzje i też
Kościół tworzą żywi ludzie, dlatego nie ma sensu tworzenia kościoła terytorialnego na zasadzie parafialnej, że dzielimy sobie Opole na ileś tam kawałków i mieszkańcy poszczególnych ulic należą do poszczególnych parafialnych kościołów, bo tak wynika z administracji. Nie, kościół tworzą żywi ludzie, więc ktoś chce być w tym zborze tutaj na ulicy jakiej? Sienkiewicza, a ktoś chce być tam w kościele zielonoświątkowym na ulicy Wróblewskiego. Wróblewskiego. Czas na reklamę. Było porówno dla obu stron. Więc to tak działa, że ktoś chce być w tym kościele, a ktoś chce być w tamtym, a nie na zasadzie, że tu administracyjnie go przypisujemy i koniec. Oczywiście to znowu nie jest jakaś bardzo ważna kwestia, ale jedna z tych cech właśnie takich wyróżniających. I teraz podsumowując, bo jakby zbliżamy się do końca. I później będzie jeszcze czas na ewentualne pytania, jeśli ktoś chciałby albo coś jeszcze. Więc podsumowując, całe to, o co chodzi protestantom, nie polega na tym, żeby zamienić jeden kościół na drugi kościół. I czasem ludzie tak się nastraszają, bo myślą, że tu chodzi o przeciągnięcie do innego kościoła. Nie, to samo w sobie niewiele daje. Chodzi o zamianę życia w oparciu o życia, które prowadziliśmy w oparciu o własne wysiłki, na życie prowadzone w oparciu o Bożą łaskę i Bożą moc. I to jest coś, co ma sens. Natomiast to, że tu kogoś namówimy, przekabacimy, że on teraz tu będzie chodził na Sienkiewicza, a ktoś tam na Kościuszki, a ktoś tam jeszcze gdzieś, wszystko jedno, to nie ma większego sensu. Natomiast chodzi o to, żeby pokazać człowiekowi, że prawda jest w Chrystusie. Nieprawda jest w kościele takim czy innym. Oczywiście, będąc w jakimś kościele, mamy prawo uważać, że ten kościół ma dobre zasady. Natomiast ostatecznie prawda jest w Chrystusie. I przekonujemy do tego, że to Chrystus jest głową i to Chrystus jest tym, który daje życie nam. I to od Niego się wszystko zaczyna. Jeśli mamy związek z Chrystusem, to też jest ważna przy okazji, ważna cecha wyróżniająca przynajmniej to chrześcijaństwo ewangelikalne. Czyli ten właśnie związek z Chrystusem. Jeśli masz związek z Chrystusem, to jesteś na dobrej drodze. Jeśli masz osobisty związek z Chrystusem, jeśli w twoim życiu Chrystus odgrywa poważną rolę, to jesteś na dobrej drodze. Natomiast jeśli twoim powodem zadowolenia jest to, że należysz do takiego czy innego kościoła, no to znaczy, że może jesteś niedaleki Królestwa Bożego, ale jeszcze trochę ci brakuje do tego, żeby do niego dotrzeć. Więc tak to w dużym skrócie, jeśli tak parę minut, gdyby chcieć przedstawić, to tak by to wyglądało, o co chodzi protestantom. Oczywiście z bardzo subiektywnego mojego punktu widzenia, bo ktoś inny stanąłby na tym miejscu i może by zrobił zupełnie inny wykład, poszedłby w zupełnie inną stronę. A teraz, jeśli są jakieś pytania, może do tego, co mówiłem, albo do tego, co nie mówiłem, albo jakkolwiek. To szatan nie chce, żeby ktokolwiek czytał Słowo Boże, poznawał i przyjął Chrystusa. I to niebezpieczeństwo dotyczy każdego człowieka, dlatego że przyjmując nawet to nowe narodzenie w Chrystusie, przyjmujemy nową naturę, ale stara natura ciągle się odzywa w nas, prawda? Gdzieś tam w niektórych momentach naszego życia. Dlatego ważne jest, żeby zważać na tą prawdę, na Słowo, który ukierunkowuje nasze życie na właściwą drogę. Absolutnie tak. Każde duchowe przebudzenie w historii chrześcijaństwa zaczynało się zawsze, albo towarzyszyło mu zawsze przywrócenie ważnej rangi Pisma Świętego w Kościele. I w czasie reformacji, w czasie przebudzeń późniejszych i w czasie takich ruchów jeszcze przedreformacyjnych zawsze to się wszystko kręciło, że tak powiem, wokół tego, że Pismo Święte jest najważniejsze dla człowieka wierzącego. Więc nie ma żywego kościoła bez dania odpowiedniej rangi Biblii w tymże kościele. Absolutnie tak. Ja może tak zapytam, tak z perspektywy historycznej, jako że pewne przemiany, które mają miejsce w kościele, z reguły jakoś też wynikają albo przenikają się z różnymi takimi rzeczami, które mają miejsce w społeczeństwie, jak to było za czasów reformacji. Czy w tym momencie ktoś widzi jakieś
bądź szanse czy zagrożenia wynikające właśnie z tego, w jakim miejscu i czasie jesteśmy jako społeczeństwo, czy tutaj właśnie w Europie, czy globalnie na świecie. Czyli jak Kościół a społeczeństwo, pewne zmiany, które mają miejsce w społeczeństwie, jak oddziałują na Kościół i w drugą stronę również. Jakie szanse zagrożenia dzisiaj widać? Ja bym powiedział tak, że jedna kwestia jest taka. Po pierwsze, musimy jakby sobie rozróżnić między światem zachodnim, a jakby taką resztą świata. Bo świat zachodni de facto żyje w czasach postchrześcijańskich już. Dla świata zachodniego to już chrześcijaństwo jest przeszłością. I tu, mimo że tych chrześcijan jest dalej ileś milionów, takich czy innych, to sama kultura współczesna jest już postchrześcijańska, albo antychrześcijańska wręcz. Więc tutaj już w pewnym sensie jest pozamiatane, to już jest po wszystkim. Natomiast reszta świata, i to jest pewien fenomen naszych czasów, jakby żyje w czasach, no nie wiem, można by wręcz powiedzieć Królestwa Bożego, tysiącletniego, jakkolwiek to nazwać, że tam następuje taka eksplozja nawróceń i rozwoju Kościoła, jakiej nigdy chrześcijaństwo w dziejach nie notowało. Więc to są dwa zupełnie różne światy w tym samym czasie. To, co się dzieje w Afryce, czy w Azji, w Ameryce Łacińskiej, w porównaniu do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, czy w Ameryce Północnej, w jakiejś części też, to są jakby dwa różne, jakby to były dwie różne epoki, które się dzieją równolegle. Tutaj chrześcijaństwo, tutaj, czyli w tym świecie Zachodu, w tej cywilizacji Zachodu, dla współczesnej kultury jest czymś, co jest z trudem tolerowane, a czasem już nawet nie jest tolerowane, w sensie nawet nie jakichś tam prześladowań dosłownie, chociaż one też mają miejsce, ale w sensie takiego uznawania tych wartości. Bo one są często traktowane jako coś absolutnie przestarzałego, coś, co wręcz jest wrogie rozwojowi ludzkości i tak dalej. Natomiast co innego właśnie w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, ja to też oczywiście nie idealizując, bo tam mają miejsce również złe rzeczy, ale to, w jaki sposób tam widać jakby taki głód poznania Bożego Słowa i Boga, to jest nieporównywalne w ogóle z tym, co obserwujemy tu. Natomiast jeśli chodzi o samo to zawężenie teraz do właśnie tego świata zachodniego, jakie są niebezpieczeństwa? No tych niebezpieczeństw jest całkiem sporo i ja bym nawet nie patrzył na to tak, jak często się patrzy w dzisiejszych czasach, w tych różnych polemikach, gdzie chrześcijanie nawet sami sobie do gardeł skaczą, gdzie powiedzmy zawsze jednym z takich pierwszych zagrożeń to byłoby to całe tęczowe zjawisko LGBT, które jest jakimś tam znakiem czasów rzeczywiście, ale ono jest jakby pewnym skutkiem czegoś, a nie przyczyną czy głównym powodem jakiegoś problemu. Natomiast jest skutkiem na tej zasadzie, że jakby dokonywane jest już od dłuższego czasu, bo praktycznie to się dokonuje od czasów oświecenia, jakby demontaż takiego chrześcijańskiego świata wartości. I to tak cegiełka po cegiełce są wyjmowane te elementy chrześcijańskiego świata wartości z tego świata wartości Zachodu, że już jak patrzymy sobie na tą budowlę, no to już tam są same dziury praktycznie. To jeszcze jakoś się ten gmach cały jakoś tam się chwieje, jeszcze trochę się trzyma, ale niedługo runie cały. I wtedy na tych gruzach zostanie zbudowany jakiś nowy, wspaniały świat, odwołując się do tej starej utopii Aldusa Huxleya. I dopiero się będziemy zastanawiać, jak to może wyglądać, ten nowy, wspaniały świat, zbudowany całkowicie w wolności od zasad tych wartości chrześcijańskich. Trudno to przewidzieć, jak to może wyglądać, ale będzie to coś strasznego, bo świat zbudowany na zasadach bezbożnych musi być straszny. Nie może być inaczej. Nie wyobrażam sobie, żeby... Oczywiście współczesna kultura widzi to zupełnie inaczej. I paradoks naszych czasów polega na tym, że ta współczesna kultura, ja tym mianem określam jakby cały ten system współczesny system wartości jakby pozachrześcijańskich. Współczesna kultura patrzy z góry na chrześcijaństwo, uważając, że ich system wartości, czy ich sprawiedliwość jest wyższa niż nasza, niż ta biblijna. I stąd się biorą te różne napięcia, konflikty, gdzieś tam jakieś takie ataki
na chrześcijaństwo, dlatego że świat uważa, że doszedł już do takiego poziomu rozwoju swojej sprawiedliwości, że chrześcijanie zostali daleko w tyle, bo chrześcijanie są nietolerancyjni, chrześcijanie są jacyś homofobiczni, jakąś tam mowę nienawiści prezentują i tak dalej, a my już jesteśmy od tego wolni, więc my, świat, jesteśmy już dalej. Myśmy już doszli dalej, niż wyście doszli kiedykolwiek jako chrześcijanie. Tak to postrzega świat. Natomiast obiektywnie patrząc, znaczy obiektywnie, znaczy z naszego punktu widzenia obiektywnie, ale powiedzmy z naszego punktu widzenia chrześcijańskiego, no to mamy do dyspozycji jakby dwie możliwości. Albo tworzymy system wartości w oparciu o coś, co jest niezmienne i z naszego punktu widzenia doskonałe, czyli Boży system wartości. Bóg, który jest doskonały, mówi, co jest dobre, więc to, co jest zdaniem Boga dobre, zawsze będzie dobre. Albo mamy ten autonomiczny system wartości, który powstał bez Boga i który sam subiektywnie i autorytarnie i autorytatywnie stwierdza, co jest dobre. Tylko że tutaj jest problem. Bo jeśli ktoś, kto jest niedoskonały, stwierdza, co jest dobre, to jaką mamy pewność, że on wie, co robi? I jaką mamy pewność, że on dobrze wybiera? I jaką mamy pewność, że to, co jest dobre dzisiaj, będzie dobre również jutro? Skoro jest to system, który cały czas jest taki płynny. Po prostu on się cały czas zmienia. Jego naturą jest zmiana, bo ten system wartości bezbożny, tak nazwę wprost, jego jakby istotą jest zmiana, czyli ciągły postęp. Postęp charakteryzuje się tym, że zmienia się, że nic nie jest stałe, bo coś, co jest nowoczesne dzisiaj, za 100 lat nie będzie nowoczesne. Coś, co było nowoczesne 100 lat temu, dzisiaj nie jest nowoczesne, więc musi się zmieniać. Więc nigdy nie wiemy, co będzie dobre dalej, co jest dobre na zawsze, a co jest dobre tylko na dziś. I dlatego ja wolę się, znaczy nie tylko dlatego, z wielu powodów, ale wolę się trzymać tego systemu wartości, który dostałem od Boga, dany raz na zawsze. Bóg powiedział, to jest dobre i zawsze będzie dobre. To tak trochę naokoło pewnie, ale możemy to sobie jeszcze uściślić jakoś. To do szans może tak bardziej, bo chyba tutaj głównie zabrzmiało zagrożenia, choć z nich też mogą wynikać pewne szanse, jeżeli przyjmiemy właśnie Boże wartości. Aha. Co do takich rzeczy, które się dzieją właśnie, powiedzmy tutaj właśnie w takiej zachodniej cywilizacji, które mogą być szansą dla nas, jako dla już niewierzących, do tego, żeby to Królestwo Boże się poszerzało. No właśnie, bo tu znowu jakby mamy dwa założenia, dwie kwestie. Jeśli jako chrześcijanie mielibyśmy na uwadze to, żeby zmienić cały świat, to praktycznie nie mamy na to szansy, bo stoimy na przegranej pozycji. Ale jeśli naszym celem nie jest zmienienie całego świata, ale zmienienie poszczególnych ludzi, znaczy prowadzenie do tego, żeby Bóg ich zmieniał, oczywiście, taki skrót myślowy, no to wszystkie dane są ku temu, żeby to dalej się kończyło sukcesem. I rzeczywiście, no tak jak mówię, w skali świata to chrześcijaństwo notuje pochód zwycięstwa. Taki jak nigdy dotąd. I tutaj może nasze fałszywe założenie, błędne założenie polega na tym, że chcielibyśmy zmienić świat. Natomiast Chrystus, jak przyszedł na ziemię, nie przyszedł z założeniem, żeby zmienić świat. On przyszedł z założeniem, żeby zmienić poszczególnego człowieka. I to jest naszym celem. Więc świat, który odwrócił się od Boga, zmierza tam, gdzie może zmierzać ktoś, kto się odwrócił od Boga. Więc ten świat jest nie do uratowania. My możemy ratować jedynie poszczególnych ludzi na tym świecie. Natomiast ewentualnie jedyne, co możemy zrobić, to gdzieś starać się pewne procesy opóźniać, żeby one trochę dłużej trwały, zanim to zło gdzieś tam osiągnie swój cel. Więc gdzieś tam, nie chcę powiedzieć, że nie ma sensu, żeby chrześcijanie walczyli o pewne zasady, bo to ma sens oczywiście, ale żebyśmy robili to nie z założeniem, że ten świat kiedyś przewalczymy i osiągniemy zwycięstwo, chociaż w niektórych teologiach to tak się do tego sprowadza, ale żebyśmy robili to z założeniem, że ratujemy to, co się da uratować, tyle, ile się da, ale z punktu widzenia pojedynczego człowieka, a nie z punktu widzenia całych tych zbiorowości. I tutaj jest w tym pewna siła protestantyzmu, właśnie takie indywidualistyczne patrzenie na człowieka. Nie do przesady, ale,
ale jednak widzimy poszczególnych ludzi, a nie jedną całą zbiorowość i działamy na rzecz całej zbiorowości. Nie, działamy na rzecz poszczególnych ludzi. Jeśli z grona, nie wiem, 15 ludzi uratujemy dwóch, bo oni zostaną zbawieni, zwrócą się do Boga, no to osiągnęliśmy sukces. Ale z tamtego punktu widzenia, jeśli z 15 osób uratowaliśmy dwie, to nie. Z tamtego punktu widzenia 13 osób straciliśmy. Więc ponieśliśmy porażkę. I to są te dwa różne założenia, które można przyjąć. Chciałbym się podzielić pewnym świadectwem. Jak byłem na konferencji w Holandii, dwóch braci wierzących zasiadają w parlamencie w Brukseli i mieli po prostu wypowiedź dotyczącą chrześcijaństwa dzisiejszego i oni znają przepisy unijne dotyczące po prostu Biblii, wiary i tak dalej i powiedzieli, dzisiaj cieszymy się, że jesteśmy w Unii, ale będzie taki czas, dlatego że będziemy płakać. I powiem dlaczego. Gdy wchodzi się do parlamentu w Brukseli, to w holu jest rzeźba, byk i kobieta siedząca na tym byku. Biblia o tym coś mówi, prawda? I Unia dąży wyeliminować wszelkie chrześcijaństwo w różnych krajach. I to się już udaje. We Francji, jak byłem, to tam po prostu upadają też i zbory. W Stanach, jak było przebudzenie bardzo wcześnie. Dzisiaj też niektóre zbory upadają. Także. I już też nawet papież ingerował w Unii na ten temat. Dlatego, że jeśli zostanie ruszony Kościół katolicki, to inne zbory swobodnie będą. Nie, to prawda. Tak samo jest w Polsce, że dopóki Kościół katolicki tutaj stanowi pewną siłę polityczną, no to też te zasady chrześcijańskie się jakoś trzymają. Natomiast kiedy to uda się zneutralizować, no to wszystko pójdzie bardzo szybko. Ja chciałbym tutaj, znaczy z jednej strony ja się całkowicie zgadzam, że sprawy idą ku złemu i jak najgorzej, ale też z drugiej strony Biblia nas o tym zapewnia, więc tu nie powinno nas to dziwić. Ale też chciałbym, żebyśmy jednak byli optymistami. Nie dlatego, że coś się ze światem poprawi, bo się raczej nie poprawi, tylko mogą być jakieś tam pojedyncze kwestie, gdzieś tam jakieś takie iskierki. Natomiast chciałbym, żebyśmy jako chrześcijanie byli dobrej myśli, dlatego że jak to ktoś kiedyś powiedział w ten sposób, mówi... Przeczytałem tę książkę do końca i na końcu to my wygrywamy. I taka jest prawda, że koniec końców Bóg doprowadza do finału całą historię i to Bóg decyduje, kiedy ten finał nastąpi i on nastąpi na jego warunkach. I rezultat tego jest taki, że to my wygrywamy. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz patrzyli z góry na tych, co przegrywają, wręcz przeciwnie, to jest tragedia. Ale my jako chrześcijanie nie mamy się jakby czego bać. Nawet jeśli przyjdą czasy ucisku, jakieś bardzo trudne chwile prześladowań, to koniec końców, nasz koniec jest pewny, bo zagwarantował go Chrystus, bo idziemy do Niego. I On przygotował nam miejsce. Więc to my wygrywamy, bo wieczność jest nasza w sposób niepodważalny i to będzie coś, co jest absolutnie fantastyczne i niewyobrażalnie znakomite. I to przygotował Bóg. Natomiast tu może trzeba będzie się trochę pomęczyć. No to się okaże, jak bardzo i to już i tak nie mamy na to wpływu, tak naprawdę. Ja mam może takie jeszcze pytanie, tak nawiązując do tematu dzisiejszego spotkania, o co chodzi protestantom. Korzystając też z okazji pana wiedzy historycznej, jeszcze wracając do reformacji, w jaki sposób pana zdaniem możemy w rozmowach, chcemy dzielić się Ewangelią, czy właśnie możemy sobie poradzić z tym negatywnym odbiorem no głównie innych osób z Kościoła katolickiego, gdzie często są te argumenty negatywne wynikające z reformacji wyciągane, czy właśnie grzechy Lutra, czy coś, co teraz się nie zgadzamy nawet doktrynalnie z tym, co Luter głosił w trakcie reformacji. W jaki sposób
jeszcze może Pan może troszeczkę rozszerzyć. Okej, rozumiem. No tak, tak, ja wiem, rozumiem. Czy jest tu jakiś kłopot z Lutrem? Oczywiście jest jakiś kłopot z tym chrześcijaństwem minionych wieków i jest jakiś kłopot z chrześcijaństwem naszych czasów, bo to wszystko nie jest doskonałe. Kościół na ziemi nie jest doskonały. Można ująć to w takiej formule, że eklezjologia to jest ta gałąź teologii, która mówi o Kościele w ujęciu biblijnym, jak on powinien wyglądać. A historia Kościoła to jest ta nauka, której mówi nam o tym, jak Kościół w rzeczywistości wygląda. Czyli to porównując eklezjologię z historią Kościoła, widzimy, że tu się trochę to nie zgadza. Więc taka jest prawidłowość generalnie niestety, że no, ludzie są grzeszni. Nawet ci, którzy tworzą Kościół, też mają na swoim koncie różne niemiłe rzeczy, niefajne. Więc tutaj jakby nie ma sensu tego bronić tak do upadłego, że to nie, nieprawda, bo to jednak coś. Trzeba pokornie przyznać, że różne rzeczy złe ludzie robili. Ale jak uczy nas Biblia, Bóg się posługuje też tym niedoskonałym człowiekiem, który popełnia swoje błędy. Jeśli ten człowiek daje się Bogu wykorzystać w tym, co Bóg chce przez niego zrobić, to zrobi dużo dobrych rzeczy. I to, co ten człowiek zrobi po drodze złego, on nie jest w stanie zniweczyć tego dobra, które Bóg przez niego osiągnie. Więc ja bym to, w tę stronę próbował jakby to tłumaczyć. Natomiast na pewno nie ma sensu się tak przerzucać tym, kto gorzej, kto bardziej, kto albo wy to, albo wy tamto, a my to. To tak, to nie ma sensu, bo tutaj ja nie stawiam znaku równości, bo to też nie jest tak, że i jedni i drudzy są tacy sami, bo nie są. Ale też nie ma sensu jakby stwarzać wrażenia, że całkowicie źli są jedni, a całkowicie dobrzy są drudzy. Te winy są po obu stronach, różnie się rozkładają proporcjonalnie, ale są po obu stronach. I myślę, że więcej osiągniemy, jeśli w takiej rozmowie z kimś przyznamy, że tutaj też popełniono grzechy i tu też mamy na sumieniu rzeczy, których się wstydzimy, niż do upadłego bronić tego nieszczęsnego Lutra, czy Kalwina, czy kogoś innego, że oni byli jednak nieskazitelni, a tylko ktoś tu się ich czepia. Także jest dużo czarnej legendy i dużo jest takich nieprawdziwych rzeczy, o które oni są oskarżani, jeden, drugi, czy ktoś tam jeszcze. Ale też nie jest tak, że są nieskazitelni, że te kościoły w przeszłości były nieskazitelne, bo tak jak protestanci byli prześladowani przez katolików, tak katolicy też byli prześladowani przez protestantów i to jest niestety faktem. I chluby nam to nie przynosi. Natomiast no, Biblia nas uczy, że Bóg jakby nie ma z tym problemu, że grzesznymi, upadłymi, niedoskonałymi ludźmi się posługuje i osiąga swoje cele poprzez nich. I mamy w Biblii pełno takich przykładów. Tam Mojżesz, Dawid, Piotr, można wymieniać bez końca. I Bóg po prostu robi swoje. Na koniec i tak ocenia według swoich kryteriów, a nie według naszych. I to może być dla nas czasem zadziwiające i zaskakujące, jak to się rozkłada. Którzy są lepsi, a którzy są gorsi. Dla mnie, powiem wam, niesamowitą nauką było to, co się dokonało kilka lat temu. Taka była słynna sprawa, jak terroryści z Państwa Islamskiego ścieli 20 kilku Koptów, czyli egipskich chrześcijan na terenie Libii. Zamordowali ich po prostu. I to było dla mnie takim niesamowitym świadectwem, bo dla mnie jako ewangelicznie wierzącego człowieka Koptowie, no to jest taki historyczny kościół, który tam, wiecie, no, daleko nie dostaje z tym, w co oni wierzą, jak powinni i tak dalej. Taki no, nominalne chrześcijaństwo i tak byśmy sobie mogli tłumaczyć. A tutaj widzę sytuację, kiedy tych 20 paru Koptów, mając możliwość ocalenia życia za cenę wyrzeczenia się Chrystusa, żaden z nich tego nie zrobił, tylko trwając wiernie przy Chrystusie oddali życie, czyli zostali męczennikami dla Chrystusa. Więc w Bożych oczach pytanie, kto jest cenniejszy? Czy ci Koptowie, którzy na co dzień w tym swoim kościele, takim jaki on jest, niedoskonałym, żyli tak jak żyli i oddali życie za Chrystusa? Czy ci sprawiedliwi chrześcijanie w swoich kościołach, które się chlubią nieskazitelną doktryną, ale
ale w chwili próby nie wiadomo, jakby się zachowali. Więc to jest ten, to jest ta kwestia. Więc dobrze być pokornym w takich rozmowach, moim zdaniem. I nie usilnie tam bronić, że my jesteśmy lepsi, ale też nie przyznawać, czy nie relatywizować tego, że wszyscy są tacy sami, bo to jest drugi jest ekstremum złe, niewłaściwe. Ale myślę, że taka uczciwość zawsze popłaca. I też Bogu się podoba. Jeśli my nie udajemy, przyznajemy się do tego, co faktycznie powinno budzić nasz wstyd gdzieś tam. Ale też z drugiej strony, tak jak już mówiłem, bo dzisiaj na przykład 3 lata temu to było głośne a propos tego Lutra Nieszczęsnego, bo tam wyciągnięto pewne teksty takie antyżydowskie, które on napisał w XVI wieku i które w naszych uszach brzmią strasznie, absolutnie niedopuszczalnie i wstyd, jak się to czyta. Natomiast w XVI wieku taki był język, takim językiem się posługiwano, tych ludzi to nie szokowało. Poza tym, że Luter, to jest cały kontekst tego, że on to tak napisał, dlaczego tak napisał, ale przede wszystkim, już nie wchodząc w te szczegóły, to właśnie musimy jakby pamiętać, że tamci ludzie żyli według trochę innych wartości. To wartość życia była trochę inna, wartość dotycząca, nie wiem, jakichś tam kar czy innych rzeczy. No, inaczej do tego podchodzono. No, to każda epoka ma swój punkt odniesienia i nie można jakby na to patrzeć tak jak dzisiaj. To tak jakbyśmy dzisiaj, nie wiem, dziwili się, jak ten apostoł Piotr mógł się zaprzeć Pana Jezusa. Przecież co mu się tam mogło stać? No ale dla niego w tamtym momencie to było takie, że to zrobił. No. Dla nas to dzisiaj się nie mieści w głowie, ale dla niego to było zrozumiałe, że on to zrobił. Ale i liczy się, co było później, a nie co było w samym tym momencie. Nie będziemy doskonali, ale możemy być inni. No właśnie. I tutaj moim zdaniem najważniejszy jest ten przekaz pozytywny. I ta prawda, która znowu jakby po jakimś czasie, po paru latach w moim własnym życiu się odzywa na nowo, czyli ta idea Nowego Narodzenia. To jest tak nieprawdopodobna prawda z Nowego Testamentu, którą gdzieś tam zagubiliśmy trochę, która mówi o tym, jak niesamowicie dogłębnie, gruntownie Bóg chce tego człowieka odnowić, przebudować jego życie, odtworzyć, uratować go, że to nie jest czysta jakby taka religia na zasadzie, przychodzisz do kościoła, coś tam, czytasz Biblię i tak dalej, a w twoim życiu nie ma żadnej zmiany i okej, ale grunt, żebyś tam robił to, co należy. A tutaj Biblia stawia nam takie wyzwanie niesamowite przez to, że Bóg naprawdę chce dokonać w nas takiej olbrzymiej zmiany i ma moc, żeby to zrobić. I to jest czymś, z czym, na co świat nie ma żadnej alternatywy, nie ma żadnego argumentu, bo świat nie jest w stanie z tym konkurować, bo świat nie jest tego w stanie zrobić, co Bóg jest w stanie zrobić z człowiekiem. Więc tym jest niesamowita siła chrześcijaństwa, kiedy zaczniemy mówić o tym, czego Bóg chce dla naszego życia, jak wielkiej zmiany tu i w wieczności. Tu i w wieczności. To też jest druga kwestia, na którą warto zwrócić uwagę. Za mało się skupiamy na wieczności w naszym życiu, za bardzo na doczesności i przez to sporo rzeczy nam umyka z pola widzenia, bo jednak chrześcijaństwo się składa z dwóch wymiarów. Jeden wymiar jest tu i teraz i my dzisiaj żyjemy tylko w tym tu i teraz, ale drugi wymiar to jest to zawsze, ta wieczność. I to dopiero stanowi całość. I to też może nam pomóc wytłumaczyć, jakby pomóc ludziom zrozumieć wiele problemów w ich życiu, o które oskarżają Boga, że Bóg im nie pomógł. Dlatego, że Bóg nie działa w naszym życiu jedynie w tym tu i teraz. On działa w naszym życiu w sensie całkowitym, całościowym, takim holistycznym. Czyli Bogu bardziej zależy na tym wiecznie, bo to ma większy sens tak naprawdę niż to, żeby nam pomógł teraz na kilka lat.
Jemu bardziej zależy na tym, żeby pomóc nam na zawsze, a nie żeby pomóc nam na chwilę. A i tak pomaga. Oczywiście, że tak.